Cześć kochani, dzisiaj piękne słońce, wracam z Szubina. Kilka dni się nie odzywałem. Parę fajnych rzeczy się zdarzyło. Byłem na filmie Zabawa, Zabawa. Grał tam Dorociński, Kulesza i parę jeszcze fajnych aktorów i aktorek. Rzecz dotyczyła choroby alkoholowej, nałogu. Trochę niedosytu czuję, bo tak się szybko skończył i urwał, no ale jak miał się skończyć z drugiej strony? Miał się skończyć w ten sposób, że 2/3 albo może 90% ląduje na detoksie, drze się, jest związany, bo ma delirium tremens. Film pokazuje, że alkoholizm może dotknąć każdego. Tak naprawdę niczym się nie różni to od nowotworu, czy jakiejś innej choroby, grypy, ataku serca, zawału, czy czegokolwiek. Może dotknąć profesora, sędziego, prokuratora. Tam to jest pokazane, że wszyscy staczają się identycznie, bez względu na to, kim są, jakie mają wykształcenie i na inteligencję, czy ją posiadają większą, czy mniejszą. Różni się tylko trunkiem. Czy ktoś to pije dzisiaj wino marki wino, czy zalewa się prosecco regularnie. I przypomina, że alkohol to piwo i wino to też alkohol. Że alkohol to nie tylko wódka. Polecam. Serdecznie polecam. Idźcie, popatrzcie. Nieliczni się śmiali na tym filmie. Ale to byli ci, którzy nie wiedzą, o czym ten film jest tak naprawdę. Bardzo płytko, albo nie dotknęli nigdy tematu alkoholizmu. Ilu z moich kolegów, kuzynów mówi, że może dużo wypić. To nie jest nic innego jak stadium mocnej głowy. Nie zawsze jest wynikiem picia. Według mnie jest wynikiem genów, jakie też posiadamy. Zajrzyjcie w swoje rodziny, na swoich rodziców, dziadków, wujów. A zobaczcie, dlaczego macie mocną głowę. No, to tak na początek. Oczywiście temat jeszcze mojego kochanego Niechanowa! No dzieje się. Słyszę, że urząd gminy nie ma radcy prawnego, przez co normalnie nie mogą funkcjonować komisje. Ale tu winien jest wójt niestety, bo on prowadzi politykę zatrudnieniową. To on musi dostarczyć radcę prawnego, żeby rada gminy i komisje mogły się komu radzić. Nikt nie rodzi się specjalistą w danej branży. Skoro społeczeństwo wybrało sobie określonych ludzi, to chyba trzeba mu im dostarczyć jakiejś tam pomocy prawnej, żeby umieli się nim poruszać. To, że ktoś jest, nie wiem, rzeźnikiem, rolnikiem czy profesorem ekonomii, nie oznacza, że zna się na dziedzinie, nie wiem, edukacji, leśnictwa czy czegokolwiek innego. I tam trzeba mu pomóc. No, a z tego co widzę, to chyba raczej nie ma współpracy.